I teraz obojętnie czy spojrzymy na gazety lewicowe czy prawicowe, każdy gdzieś widzi Bizancjum. W poprzek polskich sporów i wojny polsko-polskiej wszyscy biją w Bizancjum jak w bębę. a Bizancjum się nie obroni, bo Bizancjum już nie istnieje. Radio Naukowe. Oj, nie ma Bizancjum w Polsce dobrej prasy. To dla wielu synonim zbytku, pychy i tyle. A tymczasem była to potężna polityczna, kulturalna i militarna siła, która przetrwała od tysiąc lat zachodnią część imperium. Nie bez powodu. Tu Radio Naukowe, Karolina Głowacka, dzień dobry. Podcast powstaje regularnie dzięki patronom i patronkom wspierającym mnie na patronite.pl Ukośnik Radio Naukowe. Dziękuję Wam, dobrodzieje. A tymczasem zaczynamy odcinek numer 140. Ladies and gentlemen. Has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukova. Łącz wiedzę. Radio Naukowe w Podróży do Łodzi jest ze mną teraz pan dr Andrzej Kompa. Dzień dobry. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Bizantysta, starożytnik, także mediewista, genealog, prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego i autor tłumaczenia książki Petera Sarisa Bizancjum, wydanego w ramach serii krótkich wprowadzeń. To jest seria oryginalnie Uniwersytetu Oksfordzkiego, a w Polsce wydawana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i też na zaproszenie tegoż wydawnictwa tutaj w Łodzi jestem. A tak dokładnie, to w jakiej przestrzeni jesteśmy, panie doktorze? Bo tu jest bardzo starożytniczo. Starożytniczo, mediewistycznie, bizantynistycznie albo bizantynologicznie jesteśmy w księgozbiorze Ceraneum. W takim naszym azylu, miejscu gdzie zbieramy książki, czasopisma i serie dotyczące historii cesarstwa bizantyńskiego i cywilizacji bizantyńskiej i cywilizacji pokrewnych. Sąsiadów, bliższych lub dalszych, a także wydawnictwa referencyjne, encyklopedie. tu za panią redaktor akurat stoi Pauli Wisowa, z tyłu za mną są akurat źródła Piękne do wydanie. historii starożytnej i średniowiecznej. Staramy się każdym kolejnym grantem wzbogacać tę bibliotekę i tworzyć no, taką nowoczesną bibliotekę ze starymi i nowymi książkami. zostawać Bizantynistą to w Łodzi, tak? W 20 polskich uniwersytetach są bizantyniści i warto trafić chociaż na jedną z tych osób, ale oczywiście do Łodzi zawsze szczerze i serdecznie zapraszamy, bo tu mamy seminarium magisterskie bizantynistyczne. Zawsze chętnie z każdym, kto będzie chciał się z nami dzielić swoimi ustaleniami, czy poszukiwać razem z nami w historii Bizancjum, będziemy się dzielili. Część naszych słuchaczy może sobie pomyśleć. Kto... To chciałby zostać bizantynistą? Przecież to taki jakiś gorszy Rzym, takie dziwne... Pan teraz robi duże oczy, spokojnie, zaraz odpowiedzieć. Takie dziwne cesarstwo, jakieś takie trochę staromodne, jakieś takie skostniałe, można powiedzieć. Taki ma pijar Bizancjum, tak jakby ono za wiele do naszego życia nie wniosło, no, poza, powiedzmy, prawosławiem, to bardziej skomplikowane, ale tak to określę, Kiepski Pijar ma Bizancjum. Bardzo kiepski i z tym, że ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz, to znaczy, zostawać bizantynistą to pewnie jest rzadkość, choć w Polsce w tej chwili około 200 osób, 230 zajmuje się w poprzek 10 różnych dyscyplin tym, co jednocześnie interesuje bizantynistykę, bo przecież to jest właściwie cała wschodnia połowa Morza Śródziemnego. I można to ujmować zarówno z perspektywy historii, historii sztuki, patrystyki, numizmatyki, szeregu innych, prawa rzymskiego. Natomiast Bizancjum w Polsce. No teologii też przecież. Teologii, mhm. można by długo wymieniać. Nubiologii mamy także znakomitych w Polsce nubiologów, ale na to, że Bizancjum ma w Polsce złą prasę, składa się kilka różnych rzeczy, nad którymi ubolewamy, z którymi próbujemy walczyć. Bez większych sukcesów, mam wrażenie. Otóż po pierwsze od czasów oświecenia za sprawą Monteskiusza Woltera, ale przede wszystkim Edwarda Gibbona i jego decline and fall of the Roman Empire, utarło się, że Bizancjum to jest właściwie taki tysiącletni upadek Rzymu. No bo czym innym było Bizancjum, i może to sobie wyjaśnimy na starcie, jak wschodnim cesarstwem rzymskim. Bizantyńczycy, i to jest Prawda zupełnie naturalna dla każdego, kto sięgnie do którejkolwiek syntezy od choćby tak klasycznej, jak dzieje Bizancjum Georga Ostrogorskiego. Jest to prawda zupełnie jasna, że bizantyńczycy uważali siebie za Rzymian i za pierwszego swojego cesarza uważali bądź Cezara, bądź Augusta. Czyli oni nie są wschodnim cesarstwem, oni są cesarstwem. Spór jest w istocie postmodernistyczny, okay. dlatego że w okresie późnoantycznym od IV do VII wieku wschodnie Cesarstwo Rzymskie to jednocześnie wczesne Cesarstwo Bizantyńskie. I w zależności od tego, do której szkoły kto należy, jakie ma własne poglądy, to albo zaczyna historię Bizancjum od IV wieku i od Konstantyna Wielkiego, albo od Justyniana, albo od Herakliusza, albo w ogóle od połowy VII wieku. Nie jestem wielkim miłośnikiem tego rodzaju sporów o słowa czy o datację. Datacji potrzebujemy, żeby sobie coś ułożyć w głowie. To jest przydatne bardzo dydaktycznie, ale także i po to, by móc sobie wyszukiwać swój ulubiony fragment historii, kiedy się już pozna cały szeroki plan. Natomiast jeżeli utarło się, że to jest cesarstwo, czy to było cesarstwo, w którym chrześcijaństwo, a tak twierdziła część oświeceniowych mędrców, poniekąd ludzi bardzo mądrych i Europę do przodu niewątpliwie popychających, że Bizancjum to jest to miejsce, w którym chrześcijaństwo zabiło antyk. Jeżeli twierdzili owi mężowie, że Bizancjum nigdy się nie rozwijało, porażało przepychem, przerostem formy nad treścią. Ale że to sobelga teraz powiedzieć, że coś jest bizantyjskie, to jest właśnie to. Zaraz do tego dojdę, mhm. bo to jest ten pierwszy element, to wiadomo, że to nie był wzorzec rozwoju. Drugi element, który szkodził w Polsce Bizancjum, teraz mam wrażenie już mniej, ale szkodził i gdzieś tam w podtekście jest, to jest to, że no skoro od wielkiej schizmy, którą my nazywamy wschodniej, ale trzeba by ją nazwać wschodnio-zachodnią, bo trzeba patrzeć na obie perspektywy, od XI wieku, to jednak są schizmatycy, to nie są katolicy, nie posługują się łaciną, tylko greką, bo oni przecież nazywali siebie Rzymianami, ale mówili na to Rhomaioi, oni uważali się za Rzymian, mówiąc o tym po grecku. Nie wszyscy, ale większość z nich. No, to jest ta inna strona Europy, ta marginalizowana. Na to się nakłada uzus szkolny. Obecnie w polskiej szkole przeciętnie Bizancjum plus Arabowie to jest jedna 45-minutowa lekcja, więc dwie wielkie, wspaniałe cywilizacje o ogromnym wkładzie w historię Europy są jakimś śladem, marginesem. Do tego przeświadczenie o bałkanizacji, o tym, że ta część Europy, ta właśnie południowo-wschodnia, to jakiś dziki fragment z którego wiele nie da się zaczerpnąć, który wiele nie włożył do, to jeszcze XIX-wieczne takie resentymenty, to wiadomo, że to Bizancjum nie pomaga. Ale do tego w Polsce nakładały się jeszcze na to, dla elity intelektualnej i literackiej polskiej, z pewnością w XIX wieku, a jeszcze i w okresie międzywojennym, takie założenia, że Bizancjum to jest Rosja, a Rosja to Bizancjum. Tutaj autokracja, tam autokracja, i w związku z tym ta niechęć wynikała z niedoli ze strony Imperium Rosyjskiego. Choć było w gruncie rzeczy to tak nieprawdopodobne założenie, jak to, jeżeli byśmy nazywali Stany Zjednoczone Anglią. To jest mniej więcej ten sam początek kulturowy, a potem dalszy niezależny rozwój. A teraz w Polsce jest jakiś szczególny na tle Europy miks, stereotypów. Te wszystkie wymienione do tej pory zmieszały się, sprawiając, że w Polsce już nie słowo bizantynizm, ale bizancjum nawet samo stało się obelgą. Zbieram sobie takie fragmenty, bardzo dużo zresztą wysyłam ich, ich także zaprzyjaźniony dr Marek Majer. Daleko nie trzeba szukać. Ja mogę pokazać, czy ja mogę wymienić nazwę gazety, Oczywiście. czy lepiej nie. No To jest gazeta wyborcza, którą zresztą czytuję regularnie z 27 grudnia. Proszę zobaczyć największy napis na pierwszej stronie. Bizancjum z miliardami Bizancjum miliardami. W rządowej fundacji i tak dalej dyrektor i były radny PiS sam sobie zleca organizację imprezy. I teraz obojętnie czy spojrzymy na gazety lewicowe czy prawicowe. Czy nawet tygodniki opinii. Obojętnie, czy posłuchamy Beaty Kępy, czy Agnieszki Holland, każdy gdzieś widzi Bizancjum. I takie cytaty mam. Lewicy, prawicy, liberałów, konserwatystów, w poprzek polskich sporów i wojny polsko-polskiej, wszyscy biją w Bizancjum jak w bębę, a Bizancjum się nie obroni, bo to, Bizancjum już nie istnieje. To Bizancjum jest takie bezbronne? To jest nieprawda, że ociekało złotem, przepychem i jakimś takim właśnie poczuciem wielkości. Niesłusznym, bo już było schyłkowe. Pani redaktor, był taki czas, kiedy Bizancjum było w świecie tym. Eurazjatyckim, w naszej części Europy, największe i najwspanialsze. I wtedy ociekało i ceremoniałem, i złotem, dokładnie tak samo, jak ociekała Hiszpania Filipa II, Anglia Elżbiety I, i możemy tak dalej wymieniać. Natomiast, kiedy cesarzowa Anna zmuszona była sprzedać klejnoty koronne, w okresie schyłku XIV-XV wieku tam nic nie ociekało złotem. Stary, wielki pałac w okolicy dzisiejszej Sultan Ahmed, to były już ruiny pawilonów, a sami cesarze przenieśli się do bardziej obronnej, dużo mniejszej siedziby w Blachernach, w północno-zachodniej części miasta. Kiedy Bizancjum było bogate, kiedy cesarz Justynian próbował jako wiek, ostatni nie? odbudować cesarstwo rzymskie Przejmując ponownie Ziemię Zachodnie, wtedy ono było rzeczywistym wzorcem. Samo miasto było przepiękne, było zupełnie niezwykłe, i tak oczywiście wtedy Bizancjum robiło piorunujące wrażenie na pielgrzymach turystach, żołnierzach, którzy się tam pojawiali na wszystkich przybyszach. Natomiast stereotyp jest generalnie rzecz biorąc krzywdzący i ten stereotyp jeszcze dodatkowo ma w Polsce jedno podbarbienie w tej chwili, mianowicie w pewnych skrajnych poglądach politycznych altrajtowych powiedzmy, zaczął się jakiś niezwykły renesans Feliksa Konecznego. To był taki historyk, który uchodzi za jednego z ojców zupełnie niesłusznie Historiozofii czy geopolityki. Wychodząc w międzywojniu i wcześniej z pozycji historyka polski przednowożytnej czy wczesnonowożytnej, zaczął z czasem wypracowywać teorię cywilizacji, w której Szczególnie negatywnie wypadał się na temat Żydów. Jego książka Cywilizacja Żydowska nie, nie przynosi mu chluby. Natomiast Bizancjum nie lubił, nie znał, nie potrafił czytać greckich źródeł. Znów ta jego wizja była także po części przez pryzmat zaborców widziana państw zaborczych jako państw. Powiedzmy po bizantyńskich, to jest zupełnie niesłuszne. I ta fantastyczna wizja, teraz z różnymi nieprawdami powtarzanymi, warta w świetle ustaleń historiografii czy historii starożytnej, późnoantycznej i średniowiecznej XXI wieku mniej więcej tyle, co niektóre ustalenia Marksa na temat starożytności, jakoś nagle zaczyna rezonować i jest przyjmowana na wiarę. Krótko mówiąc, trudno. Ale być może zachodzie... tak musi być. Pana koledzy gdzieś tam, nie wiem, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Hiszpanii, ze Stanów Zjednoczonych nie mają takich problemów z odbiorem społecznym Bizancjum? Do czasu miewali, natomiast nigdy aż tak często w dyskursie zarówno ogólnokrajowym, ogólnopolitycznym z trybuny sejmowej, jak i w lokalnym, prasa lokalna, portale, nigdzie nie pojawia się aż tak często określenie Bizancjum jako Obelga. Zdarzyło się temu czy innemu brytyjskiemu politykowi, na przykład Davidowi Milibandowi stwierdzać, że gdzieś mamy do czynienia w Wielkiej Brytanii z bizantyńską administracją i to było negatywne określenie, ale Statystyki są dużo rzadsze. Chciałbym pana zapytać, jak doszło do fenomenu przekształcenia religijnego całego państwa? Bo Bizancjum, nośnik chrześcijaństwa to wiemy, ale zanim tak, to całe cesarstwo musiało stać się chrześcijańskie. Przecież to dziwne, te lwy wysyłane na chrześcijan. Jak to możliwe, hmm. że z takiego obrazu, z takiej pozycji chrześcijan staje się to nie tylko religią, przez jakiś czas niektórych przedstawicieli elit, potem samego cesarza, aż wreszcie jedyną obowiązującą religią państwową. To jest dziwne. I dziwne i nie. Proszę pamiętać, że w starożytności i w średniowieczu sakrum i profanum nie były od siebie tak oddalone jak teraz. Ta sfera życia laicka i sfera życia sakralna były ze sobą ściśle przemieszane. To, co wyznawała wspólnota i to, co wyznawała indywidualna jednostka, było ze sobą mocniej związane. Nawiasem mówiąc, to nie była religia elit na początku. To nie temat na dzisiaj do pewnej mitologizacji pierwszych no, o, o prześladowań, nie była, też nie chcę wracać. To, to miałem na myśli takie przeskakiwanie powoli. Tak tutaj. jest. Mhm. To trzeba by sięgnąć pewnie wiek wcześniej niż Bizancjum i powiedzieć, że już wtedy chrześcijaństwo miało pewne przewagi. Wbrew temu, co twierdzili dawniejsi autorzy dwudziestowieczni, notabene najczęściej gorliwi chrześcijanie, czy to protestanci, czy prawosławni, czy katolicy, to nie jest tak, że w religie tradycyjne, kiedyś nazywane pogańskimi, staramy się nie nadużywać tego terminu, bo lepiej powiedzieć religie tradycyjne, nie jest to tak nacechowane negatywnie, że wyznawcy tych religii nie czuli bliskich związków z Bogami, tylko nie ze wszystkimi, nie z każdymi i niekoniecznie z tymi, których wyznawano publicznie wspólnie. Zawsze mi mówiono, że w Rzymie to była religijność transakcyjna: My, Wam bogowie, trochę ofiar rytuałów, Wy nam pewne łaski. Nie, nie słyszałem o religijności takiej. Um, nie ma duchowej. potrzeby temu przeczyć. Mhm. Natomiast z drugiej strony poszukiwania religijne są ewidentne i kulty domowe są dużo bardziej intymne. A wystarczy tak naprawdę za całe to gadanie przeczytać jeden hymn do Afrodyty Safony, żeby wiedzieć, że bogini może się zwracać do podmiotu lirycznego, nieszczęśliwie zakochanego. I ten podmiot liryczny odpowiada bóstwu. Ja nie wiem, czy potrzebujemy głębszych dowodów na to, że także w religiach tradycyjnych Grecji i Rzymu ludzie potrzebowali sfery duchowej. Więc to Szukali nie jest tak, ukojenia, na pewno, że chrześcijaństwo tak? dało to jako pierwsze. Mhm. Ale chrześcijaństwo miało kilka przewag. Po pierwsze, było relatywnie proste i relatywnie równościowe. No właśnie, i o to mi chodzi, dlaczego cesarz ma schodzić z piedestału Boskiego i uznawać jakieś chrześcijaństwo. Zaraz do tego dojdziemy. Nie byłby to pierwszy nowy kult, który mógłby być uznany od kultu wielkiej macierzy Kybele czy innych kultów przywożonych ze wschodu czy z południa przez Rzym tego rodzaju nowinek się przewalało wiele. ale też jeżeli coś rozchodziło się samodzielnie, bez inicjatywy powiedzmy elit rzymskich wówczas mogło być, Poddane represjom i to jeszcze w okresie republikańskim, rzymskim widać. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś, czego Rzymianie zrazu nie rozumieją. Nie jest to religia ojców, raczej superstitio, jakiś zabobon nowy. Tajny, jakieś tajne spotkania. To oczywiście niekoniecznie w katakumbach, bo katakumby to były zupełnie naturalnie funkcjonujące otwarcie cmentarze. Natomiast ta religia przychodzi z zewnątrz, zaczyna się rozchodzić ze względu na to, właśnie, że jest równościowa i zakłada, że wobec Boga, przynajmniej w jednej perspektywie, ludzie są równi, niezależnie od tego, czy są niewolnikami, czy są władcami, czy są elitą. Pewne podglebie dała już filozofia grecka, to widać na przykład wyraźnie z ustawodawstwa cesarskiego, powiedzmy od dynastii julijsko-klaudyjskiej, od Klaudiusza do dynastii Antoninów, włącznie jak liberalizowano stosunek do niewolników, jak coraz bardziej w rzeczach dostrzegano osobę. Więc pewien nastrój już był, do tego chrześcijanie mieli coraz bardziej rozwiniętą sieć gmin w której byli pewni ich zarządcy i biskupi w której opiekowano się także samotnymi wdowami na przykład i ze względu na bardzo ważne dla tej religii założenie pomocy bliźniemu pojawiały się pewne elementy charytatywne no i na ten element pan trzeba nałożyć trzeci wiek teraz tak dla niższych warstw społecznych a mnie fascynuje dlaczego Sama góra zdecydowała mhm. o tym. tego nie No rozumiem. i na to nakładają się dwa elementy. Otóż, trzeci wiek to był wiek dla cesarstwa wyjątkowo trudny. Tak mniej więcej od końca panowania dynastii Sewerów, od zamordowania Aleksandra Sewera. Ten rok 235 jest oczywiście symboliczny. Cesarstwo Rzymskie przeżywa ogromne kłopoty. Zwielokrotnione najazdy z zewnątrz, ciągłe uzurpacje, ciągłe zmiany cesarzy, trudności w tym, by utrzymać się na tronie, niektóre uzurpacje lokalnie powodują odpadanie pewnych terytoriów na dłużej, pewne terytoria biednieją, tu już ważny dodatek Wschód biednieje mniej niż Zachód. Wschód wyjdzie z kryzysu trzeciego wieku nieco bardziej obronną ręką, co później też będzie miało przełożenie na wieki czwarty i piąty, ale tak czy inaczej, takie okresy niepokoju sprzyjają odwoływaniu się do bóstw. I Chrystus wcale nie był jedynym bogiem zbawcą, na którego się oglądano. Gdzie była armia, tam, zwłaszcza wśród żołnierzy, choć nie do końca i nie tylko, rozpowszechniał się kult Mitry. Ale jeszcze jest Asklepios, jeszcze jest Hermes Trismegistos, jeszcze jest Ozyrys, no i także Chrystus. I no nie, zresztą i podobnie. Ozyrys, na tę Chrystus... popularność. Religii, która zaczęła być, i o czym często, zwłaszcza na zachodzie łacińskim i w gronie katolickim czy protestanckim czasem też się zapomina, zwłaszcza w wieku drugim, ale także trzecim, ogromna ilość tych chrześcijan mówiła po grecku i żyła we wschodniej części. Choć oczywiście także w Italii, także na terenie Hiszpanii, Afryki Północnej, i dzisiejszej Tunezji rozwijały się gminy chrześcijańskie i powstawało pisarstwo chrześcijańskie zrazu apologetyczne choć oczywiście nie tylko, bo i apokryficzne, na to trzeba nałożyć w końcu decyzję cesarza. I ona także z czegoś wynika, decyzja Konstantyna Wielkiego, który ewidentnie faworyzował chrześcijaństwo. Wzorcem wielu ówczesnych ochrzcił się dopiero na łożu śmierci, natomiast legenda chce, że w związku z bitwą przy Moście Mulwińskim z jego największym ówczesnym rywalem, Maksencjuszem, Miał zobaczyć znak na niebie, albo ten znak mu się przyśnił. Wersje są później nieco odmienne, choć generalnie idą w tym samym kierunku. I zdaje się, Konstantyn uznał, że tym Bogiem, który w jego działaniach militarnych i politycznych będzie go wspierał, będzie Chrystus, będzie Bóg chrześcijan. Wcześniej dla Aureliana, to było na przykład Słońce Niezwyciężone. Poszczególni wcześniejsi cesarze wybierali sobie, albo bardziej patrzyli w stronę Herkulesa, albo w stronę Jowisza, albo Marsa, albo innych bogów, ale mieli często takich bogów, albo ich rody miały takich bogów, szczególnie ich wspierających. Więc ta decyzja też nie wyniknęła znikąd. Ja może jeszcze jedną rzecz tylko bym chciał w tym momencie powiedzieć, bo. To jest ciekawe dla mnie także jako ateisty w dzisiejszym świecie, że przeciwko chrześcijanom, w kontekście dzisiejszych zupełnie zrozumiałych dyskusji polityczno-społecznych, także wokół roli religii i kościołów, związków wyznaniowych w państwie, używa się argumentów w odniesieniu do chrześcijan, bawiąc się historią, i używa się często takich argumentów, jakich używano kiedyś, jakich antysemiccy historycy w XIX wieku najczęściej chrześcijańscy, używali w odniesieniu do Żydów. Że oni niczego sami nie wymyślili, że wszystko skądś pokradli, święta, wizerunki i tak dalej. A drugi argument to jest taki, że przyszli, jakaś inwazja i zniszczyli. To jest też od XVIII wieku co najmniej obecne w europejskim dyskursie. No to powiedzmy sobie jednak, że gro tych chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim to są Rzymianie. Mówią po łacinie lub po grecku i ta przemiana dochodzi do skutku, dlatego że po prostu przemienia się społeczeństwo, a potem silny wpływ władcy, którego krewniacy utrzymują się na tronie jeszcze do początku lat 60., następnie decyzja następnych cesarzy, to powoduje utrwalenie trendu. Jak do tego dochodzi, że wschód oddziela się od zachodu czy zachód od wschodu? Pana śladem będę się starała patrzeć z różnych perspektyw. Gdzie idzie ten podział? Tam, gdzie łacina, czy tam, gdzie Greka? Jak do tego dochodzi i czy to było nieuniknione? No, to jest mniej więcej tak jak z Kościołem Wschodnim. Od czasu powstania Rusi nazywamy go Prawosławiem, i z Rzymskim Kościołem. I żaden z nich nie był pierwszy. One się po prostu rozdzieliły. Trudno powiedzieć, co od czego, ponieważ obie części cesarstwa pękały jeszcze w okresie antyku klasycznego po prostu zwyczajnie różniły się między sobą i choć ludzie wówczas bardzo dużo podróżowali i często te podróże były z kąta w kąt imperium, to później takich możliwości podróży było mniej. Ale to co też spuścizna grecka była tak mocna, że odróżniała jedno od drugiego? Spuścizna grecka była też bardzo popularna w Italii. No właśnie. I duża część cesarzy, na przykład tego pięknego wieku I czy II, mówiła biegle po grecku. Byli bilingwiczni. Niektórzy zafascynowani wręcz światem greckim, tacy jak Hadrian chociażby. Natomiast nie to jest przyczyną. Choć naturalnie te różnice językowe mają tu pewne znaczenie. Zrazu pamiętajmy, był to podział władzy w cesarstwie. Cesarstwo było tak duże i miało kilka niespokojnych granic, że trudno było nim zarządzać. Z jednego miejsca. Dodatkowo, by unikać sporów dynastycznych, które nierzadko były bratobójcze. Proszę przypomnieć sobie przykład Septymiusza Severa i jego dwóch synów Caracalli i Getty, z których Caracalla doprowadził do zamordowania młodszego brata i usiłował zniszczyć go z pamięci publicznej państwa rzymskiego. Ale w każdym razie, ze względu na te doświadczenia, cesarze dobierali sobie cesarzy. I kiedy wreszcie państwo. Współcesarzy. Tak? Współcesarzy, mm -hmm. choć my w Bizantyni wice współcesarzem nazywamy zazwyczaj tego, który jest to trochę jak w wielu przypadkach zgapiamy angielski co-emperor, to jest ten, który nie sprawował rzeczywistej władzy, ale był dodany z jakiegoś powodu. W Bizancjum najczęściej to jest dziecko, które jest współkoronowane, ponieważ podobnie jak cesarstwo rzymskie, Bizancjum w teorii właściwie nigdy nie stało się monarchią dziedziczną ex lege. Tam nadal Pewne podmioty miały wpływ na obiór cesarza, choć zupełnie naturalnie wybierano go z rodziny dynastycznej, dopóki ta linia sukcesyjna się jakoś nie urwała albo nie została tym czy innym zamachem, jak w roku 602 naszej ery, przecięta. Natomiast, by unikać tego rodzaju sporów, korzystając z wzorca, który był już w wieku III, obecny, a szczególnie utrwalił się w okresie tetrarchii, po to by także, by jeden cesarz miał ze swojego dworu bliżej do Limesu Reńskiego i Dunajskiego, albo Reńskiego w każdym razie, a drugi do Dunajskiego i pogranicza z Persami, cesarz Teodozjusz... już techni techniczne sprawy, żeby być bliżej po prostu i móc Ty zarządzać, tak? Żeby móc nie stracić wpływu okay. i kontroli nad imperium, ale także, żeby uniknąć tych niesnasek mm -hmm. rodowych pomiędzy braćmi. To temat stary, jak starożytność, a przecież rozmawiamy akurat, kiedy ukazuje się książka Księcia Harego, czyli tego zapasowego brata. No więc, żeby wybrnąć z problemu, Teodozjusz Wielki postanowił, że Jednego swojego syna umieści w ulubionej czy jednej z ulubionych cesarskich rezydencji w Nowym Rzymie, czyli w Konstantynopolu, Arkadiusza, starszego, co już pokazuje zmianę układu sił, natomiast młodszego honoriusza umieści na terenie Italii. I ponieważ zaczęły wokół nich powstawać dwa dwory, a raczej naturalnie od razu powstały, ustawy wydawano pod imieniem obydwu cesarzy. Czy konstytucje cesarskie, raczej trzeba by powiedzieć, żeby je odróżniać od tych dawnych leges zgromadzeń ludowych. Konstytucje cesarskie wydawano pod imieniem obydwu cesarzy, ale te dwory nie były ze sobą szczególnie spójne odnośnie do polityki. I powiedziałbym, że na przykład kwestia tych tak zwanych barbarzyńców z okresu wędrówki ludów była rozgrywana przez jeden dwór przeciwko drugiemu. W związku z tym ten podział się już utrwalił i pozostał na zawsze. Co prawda, kiedy Cesarstwo Zachodnie popadło w dużo większe tarapaty i w końcu powołując coraz większych figurantów na cesarzy, zdecydowali się rzeczywiście rządcy cesarstwa, z reguły przywódcy militarni, często z pochodzenia nierzymianie, zdecydowali, że właściwie cesarz już im nie będzie potrzebny. To insygnia ostatniego cesarza Romulusa Augusta, zwanego Augustikiem, Augustiątkiem, czyli Augustulus, to jest zdrobnienie w tym kontekście nawet nieco pejoratywne, zostało odesłane cesarzowi na wschód w roku 476. Uznano, że zachód już nie potrzebuje króla. Wystarczą namiestnicy Gondoru. Po prostu zwyczajnie. Jednocześnie duża część terytoriów to już wówczas nie było państwo rzymskie na zachodzie, podzielone na prowincje. To były osobne królestwa założone przez Swebów, Wizygotów. Czy Osogotów, gdzie było miejsce dla Rzymian, ustanawiano dla nich specjalne prawa, leges romane barbarorum, a raczej spisywano prawa, które im przysługiwały. Natomiast to już nie było to samo, a tymczasem wschód trwa i to dlatego istnieje Bizancjum, że mniej więcej w tych samych granicach cesarstwo wschodnie sprytniej się broniące, mimo klęski pod Adrianopolem w roku 378, gdzie zginął wręcz cesarz Walens, cesarstwo wschodnie było w stanie się wybronić i dlatego powstało Bizancjum. Ja należę właśnie, co pewnie już nasi słuchacze usłyszeli, do tej szkoły, która zaczyna Bizancjum od Konstantyna. Bo drugim elementem, oprócz religii, tej, którą ewidentnie Konstantyn faworyzuje, a to już wielki czyni ją religią państwową, wyłączną i zakazuje innych kultów, zwłaszcza kultów tradycyjnych, poza przeniesieniem zrazu głównej rezydencji, a potem już głównego miasta Nowego Rzymu do Konstantynopola, czyli wcześniejszego niedużego relatywnie miasta nad Bosforem o nazwie Bizancjum, po grecku Byzantion, to te dwa elementy już raczej nakazywałyby pewną ciągłość. I o mieście właśnie chciałabym z Panem porozmawiać, o miasto Pana wypytać. Peter Saris w swojej książce sporo pisze właśnie o... Konstantynopolu jako mieście, podkreślając, że decyzja Konstantyna, by rządzić ze swego nowego miasta, nie od razu nadała cesarskiej fundacji rolę oficjalnej stolicy Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Jednocześnie opisuje to, że czyniono z niego Nowy Rzym, stylizując domy na przykład prywatne, na podobne do Rzymu. Opisuje to, jak Justynian rozbudowywał miasto, jak było obudowane w posągi i Coś, co mnie szalenie zainteresowało, mianowicie później. To miasto trwa, jest, jest wspaniałe i po jakimś czasie, czytamy dalej, zmiana stosunku do sztuki, utrata wielu umiejętności rzemieślniczych powszechnych w czasach antyku oznaczała także, że posągi, którymi Konstantyn i jego następcy zdobili miasto, zaczęły być coraz częściej traktowane z mieszaniną podejrzliwości i lęku, bardziej jako mieszkania demonów niż symbole wyższej kultury. Dziwne, bardzo jakby miasto, w którym jesteśmy, było właśnie zbudowane przez jakąś obcą cywilizację. Dziwne. Uczucie. Ale to też musiało być dziwne uczucie przechadzać się wśród tak licznych posągów niezniszczonych dla ludzi, którzy nie do końca już rozumieli ich kontekst, chociaż wywodzili się z tego samego kulturowego kontekstu. Ale to jest dokładnie tak samo dziwne uczucie, jak wtedy, kiedy dzisiejszy człowiek przyzwyczajony do fotografii, do dobrodziejstw sztuki współczesnej, także w sztuki cyfrowej, ale uczony na Tycjanie, na Rafaelu. Na Michale, Aniele i Leonardzie patrzy na monetę bizantyńską, gdzie twarz cesarza jest ledwie zarysowana. Już nie jest tak klasyczną rzymską twarzą jak na monetach, powiedzmy, Trajana czy wcześniej Augusta. No i nam się to wydaje barbarzyńskie, płytkie, prymitywne na pierwszy rzut oka, mm. cofnięte. A to nie jest cofnięte, to jest inne. Przecież nie pozwalamy już sobie mówić na sztukę współczesną. Zdegenerowana, cofnięta tylko dlatego, że porzucono świadomie czy przyzwyczajono się w międzyczasie do innych kanonów estetycznych. Konstantynopol to jest miasto fascynujące. Ono rozwija się i oddycha tak, jak Bizancjum. Rozwija się, kiedy może, zaklęsa się w sobie, kiedy jest gorzej, ale ma ten potencjał rozwoju, dzięki któremu może się rozwijać znów. Jest bardzo wiele książek na świecie poświęconych tej emulacji, temu założeniu, że oto Konstantynopol jest Nowym Rzymem, bo to miało znaczenie także dla teologii. Konstantynopol i jego biskup wyprzedzili w porządku biskupów tak ważnych miast jak Aleksandrii przy Egipcie, której i wtedy, i teraz temu biskupowi przysługuje tytuł papieża czy Antiochi na przykład, czy Jerozolimy, która wbrew pozorom wzrosła do znaczącej pozycji w V wieku w tej hierarchii, no ale to ma także znaczenie religijne. A Konstantynopol później miał być nową Jerozolimą z kolei. A później miał być nową Jerozolimą, tak jak Bizantyńczycy mieli być nowym Izraelem i paradoksalnie, jeżeli by ktoś pytał po co właściwie nam Bizancjum, to między innymi po to, by zrozumieć skąd Arabowie wzięli dżihad, bo być może poczynania w czasu cesarza Herakliusza, kiedy trzeba było w straszliwej wojnie przeciwko persom bronić państwa i kiedy obiecywano im, że pójdą do nieba za udział w tej wojnie, to być może są to także jakieś antecedencje tego następnego punktu, ale nie chciałbym uronić pomników i posągów, bo one rzeczywiście przeozdabiały miasto. I z czasem zrodziły w ogóle osobny gatunek literacki, który my nazywamy patriografią albo literaturą patriograficzną. Były to opisy miasta i pomników w nim się znajdujących. Pewien Hezychiusz napisał tego rodzaju dzieło, po czym jedno z najciekawszych, o nazwie z syntomo Chronikaj, powstaje no zapewne w ósmym, może w początkowych dekadach dziewiątego wieku. I tam już mamy do czynienia z przedziwną mieszanką, bo z jednej strony to jest albo autor, albo autorzy, którzy udają, że są. Intelektualistami, a może do pewnego stopnia są, jak na swoją epokę, i tłumaczą posągi. Jeżeli pani redaktor pozwoli, to ja krótki fragment Śmiało. zacytuję mm. takiego opisu właśnie z tego dzieła. Później to jeszcze uporządkowano za renesansu Macedońskiego, tworząc dzieło, które my nazywamy patria, i tam to jest bardziej racjonalne. Co dziwniejsze historie usunięto, po prostu zracjonalizowano. Także to też pokazuje, że nie można mówić, że bizantyńczycy pozostawali na tym czy na innym poziomie. Oni także mieli różnych autorów lepsze i gorsze chwile. W tak w zwanym milionie, to chodzi o miliarium aureum, od którego, tak jak w Rzymie, wyliczano wszystkie dystanse, stał brązowy konny posąg Teodozjusza. Wzniósłszy go, cesarz, dla uczenia tego faktu, rozdał wiele dodatkowego zboża mieszkańcom miasta. No to wydawałoby się zupełnie racjonalny opis. Ale dalej, w Perypacie znajdują się konne posągi całego rodu Gracjana, Teodosjusza i Walentyniana. Jeden z nich przedstawia garbatego Firmiliana i stał się przedmiotem żartów. Zachował się do dnia dzisiejszego. Kyrtos Firmilianus, garbaty Firmilian. Kto to był? Taki? Nikt to nie był. Kto miałby jakiekolwiek odniesienie do, do historii Bizancjum? Czy ten pomnik istniał? Trudno powiedzieć. Jak Barry Baldwin, jeden z bizantynistów, napisał kiedyś, nikt przy zdrowych zmysłach nie uważa za fakt informacji wziętej z Parastasej, tylko dlatego, że ona tam jest. Wszystko musimy dodatkowo weryfikować. No ale zobaczmy inny przykład. W forum, chodzi o forum Konstantyna, poniżej wielkiego pomnika zachowały się rozliczne krzyże w kształcie podobne wielkiemu krzyżowi. W miejscu tym zakopane pozostają aż po dziś dzień dwa krzyże łotrów ukrzyżowanych razem z Chrystusem, takos i flakonik szklany olejku, którym namaszczony był Chrystus, i inne cudowne pamiątki znajdują się pod forum umieszczone przez Konstantyna Wielkiego. I to jest też jeden z przykładów. Niektórych posągów się bano, niektóre uważano mają charakter apotropaiczny, mają charakter obrończy, mogą podobnie jak Blacherniotissa, Matka Boska Blacherneńska, być swego rodzaju palladium, ochroną miasta, ale inne były złowróżbne, wiązano je z kultami pogańskimi, obawiano się demonów. To czemu ich nie obalono? Dużą część z nich obalono, ale część pozostawała. Nie umiem podać proporcji. Ostatnio bardzo ciekawą książkę na ten temat napisał profesor Albert, Berger, ona jest podana po angielsku Statues of Constantinople. I niewątpliwie mamy do czynienia z wielością posągów, a część posągów pogańskich charakteru, na przykład posąg Heraklesa Herkulesa, stał jeszcze do XV wieku. No to co się nie zniszczyło, to się nie zniszczyło, choć przychodziły takie momenty ikonoklastyczne. Natomiast jeszcze jednej rzeczy powiedzmy. Jeżeli coś pozostało, czy co Bizancjum nam dało, to jedną z tych rzeczy jest nie tylko sztuka, którą przechowano, ale także i to, że w skryptoriach często osoby duchowne, bądź to mnisi, bądź to księża świeccy, przepisywali teksty o kontekstach. Wydawałoby się obcych dla nich, które kiedy patrzymy bardzo trywialnie na historię, powinni je zniszczyć i spalić. Byli i tacy, którzy byli zwolennikami niszczenia literatury pogańskiej. Ale jeszcze w IV wieku Bazylis Cezarei, jeden z najważniejszych autorytetów eklezjalnych tamtego czasu, napisał w ogóle rozprawkę o pożyteczności literatury pogańskiej dla młodzieży. I nawet w Bibliotece Focjusza znajdują się opisy ksiąg, dzisiaj już niezachowanych, w których... Opowiadane są niezliczne mity w zupełnie niechrześcijańskim kontekście. Literatura. Pociągnijmy proszę ten mm. wątek. Peter Saris e, pisze tak. Kulturową ceną takiego stanu rzeczy, to nie będę cytować, co było wcześniej, było dla samego Bizancjum to, że bizantyńska literacka kultura wysoka stanowiła ostatecznie coś, co nazwano literaturą pokazową, w której pisarze najczęściej starali się odrzeć swoje kompozycje ze wszystkiego co dodawało im lokalnego kolorytu osobowości nowatorstwa. Artyzm literata miał się wyrażać przede wszystkim w jego dopasowaniu do języka literackiego i wzorców, które pozostały niemal całkowicie obojętne i niezrozumiałe dla wszystkich spoza wąskiego kręgu literatury beletrystycznej. No to nie brzmi atrakcyjnie. Pan się uśmiecha. Ale też elita, <laughs> Stara elita, elita intelektualna mm, Bizancjum to nigdy nie było liczne grono osób. Choć co ciekawe, jak wyliczył Aleksander Kazdan, średnia długość życia literata w Bizancjum to było 60 lat. Podczas kiedy archeologowie wyliczyli zdrowo, zdrowo, mnisi jeszcze tylko żyli dłużej. Zwłaszcza ci, którzy byli wegetarianami w dużej mierze, żyli poza miastami. Tak, duża część mnichów w ogóle nie jadła mięsa. I odżywiali się regularnie, umartwiali postami i tak dalej. No a poza tym nie żyli w mieście albo żyli w mieście, ale w zamknięciu. Ale w każdym razie na tle przeciętnej długości życia w Bizancjum 35 lat dla kobiety, 40 dla mężczyzny, no to literat żyje dłużej, ale proszę mi wierzyć, że są takie okresy w historii Bizancjum, które są opisane w jednym, może dwóch utworach historiograficznych, czyli ta nitka ciągłości wcale nie była taka gruba. Zresztą często mamy problemy z autorstwem na tym tle, o czym pani przeczytała. Natomiast, o ile rzeczywiście należało udawać, starać się naśladować ten styl attycki, ten styl klasyczny, to nie znaczy, że niektórzy autorzy, których kiedyś zwyczajowo uważaliśmy w historiografii współczesnej za no, takich mniej umiejętnych, mniej pojętnych, pisali bardziej zepsutym językiem. W przypadku niektórych z nich zaczęliśmy dostrzegać, że to nie jest tak. Oni próbowali język unowocześnić albo podać go w wersji bardziej zrozumiałej, choć nie chciałbym przeczyć temu, że w Bizancjum diglosja istniała, czyli istniał ten sztuczny język, już nie używany na ulicy, ale używany przez literaturę wyższą. I istniał ten język wernakularny, potoczny, który z czasem da tak wiele późniejszym etapom języka greckiego, ale w którym także tworzono utwory, najsłynniejszy z nich to jest Digenis Akritas, tworzono pieśni i który nie był pozbawiony walorów intelektualnych. Natomiast Czyli ta też... literatura rozwijała się dwutorowo? Rozwija się dwutorowo, ze znaczną przewagą tej literatury wysokiej. Ale to ten opis brzmi jak definicja skostnienia, właśnie tego, przed czym pan Bizancjum broni. Dlatego, że jednocześnie tym językiem opisywano też nowe fakty, i to nie są tylko odrealnione ćwiczenia gramatyczne czy retoryczne, które plasują studenta mającego wykonywać takie ćwiczenia gdzieś w okresie powiedzmy szóstowiecznej czy piątowiecznej Megary czy Koryntu, ale są to opisy rzeczywistości. Kronika Teofanesa, chronografia Teofanesa powstała na początku IX wieku. Dzieło absolutnie fascynujące, kontynuujące dzieło wcześniejszej przyjaciela Teofanesa, Jerzego Synkellosa. Pokazuje jak nic innego, jak bardzo powinniśmy patrzeć na indywidualizm autorów. Wiadomo, że każdego interesuje, no cóż ja mogę powiedzieć, sam jestem starożytnikiem i mediewistą, to widzę to na co dzień. Wszystkich najbardziej interesuje historia współczesna i to też pokazuje co przepisywano. I kiedy Synkellos zaczął od stworzenia świata, a doszedł mniej więcej do czasów Dioklecjana, jak twierdzi proojmion, czyli wstęp, przedmowa do części Teofanesa, czyli tej drugiej, dalej już nie mógł ze względu na chorobę, przerwał działanie, poprosił Teofanesa, by swoje działanie dokończył. To Teofanes dokończył jak umiał. Od roku 76, 1976 trwa wielki spór w historiografii światowej. Czy Teofanes, który nawiasem mówiąc jest źródłem fascynującym, bo podającym bardzo wiele informacji na temat Bliskiego Wschodu, świata arabskiego, to postrzeganie Ekumeny jest dosyć szerokie w tej publikacji. Jednocześnie Teofanes bardzo dużo po prostu przepisuje, tylko podbarwiając, zmieniając, czasami parafrazując. Otóż wielu autorów kwestionowało autorstwo Teofanesa i, i samo proimion. Wydaje mi się, że znalazłem argumenty świadczące o autorstwie Teofanesa. Krótko mówiąc, ta jedna kronika, w której Jerzy Synkellos. Głównie wyżywa się na swoich wcześniejszych chrześcijańskich poprzednikach, zarzucając im nieprawidłowości w datacji całego planu od stworzenia Adama przez przyjście Chrystusa do czasów współczesnych. I tam są całe takie wielkie wywody, na jeden, dwa akapity. Jakby profesor usiadł i głównie polemizował ze swoimi Złośliwe konkurentami. Wywody? Może nie złośliwie, ale z pewnym uczuciem wyższości niewątpliwie. No i później to fany, z którego wyraźnie interesują inne rzeczy. A jest to jednocześnie. Największa kronika bizantyńska, kiedykolwiek powstała, bez jej informacji o wieku, zwłaszcza VII i VIII, wiedzielibyśmy relatywnie niewiele w skali całej Europy. My tu w Polsce wychowani w kulturze katolickiej, zachodniej, łacińskiej, łacińskiej. Mhm. tak to może ujmijmy, widzimy Kościół prawosławny, wschodni, jako ten oddzielający się od tego właściwego. Ja tu używam, może tego nie słychać wyraźnie, ale dużo mhm. cudzysłowiów. Tymczasem, jak czytałam i w tej książce Petera Sarisa, i w pomocniku historycznym tygodnika Polityka o Bizancjum, coś, co człowiek wie, ale dopiero kiedy się to jakby na Pisze wyraźnie, to jakoś to dociera. Przecież to Nicea, przecież to Konstantynopol, tam są te synody, tam jest dużo teologów, właśnie w tej greckiej części. To gdzie jest to właściwe chrześcijaństwo? <laughs> Nie ma. Nie ma właściwszego chrześcijaństwa. Są chrześcijaństwa, które się rozpadły w ostateczności w sporze o filiokwę, opozycję biskupa Rzymu, opozycję biskupa Konstantynopola, jeden to papież, drugi to patriarcha ekumeniczny, papieże biskupi Rzymu kwestionowali tytuł ekumeniczny. Poszło jeszcze o naturalnie zupełnie wywodzące się z peryferiów imperium inne obyczaje. O to, czy ten komunikant, to ma być zakwaszany czy nie. Samo filiokwe, to jest ten fragment w kredo w składzie, o który tak walczono w późnym antyku, rywalizowały różne wizje w wyznaniu, wiary. w wyznaniu wiary, ale przyjęło się ostatecznie to nicejskie, podrasowane w Konstantynopolu w 381 roku przy zgodzie wszystkich stron. I tam był ten fragment wierze i w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi, kropka, tak było. Natomiast na zachodzie, najpierw na peryferiach, w Hiszpanii, w Brytanii, potem na terenie państwa franków przy wsparciu Karolingów, zaczęło się ucierać, który od ojca i syna filioque pochodzi. I po raz pierwszy biskupi Rzymu ugięli się dopiero i powiedzieli, dobrze, zaśpiewamy to w tym fragmencie w ten sposób, kiedy ostatni cesarz dynastii Ottonów, Henryk II, ten znany nam z wojen, z Bolesławem Chrobrym, przybył do Rzymu na swoją koronację. I ponieważ papież zawdzięczał mu tron, bo został przywrócony przez niego na tron rzymski uległ i zgodził się i w ten sposób to odśpiewano. To było nie do przyjęcia dla wschodniego chrześcijaństwa, które uważało, że to jest dodanie czegoś do kredo, do którego nie wolno było nic dodać. Znów, dla nas to jest zupełnie nieistotne w dzisiejszej perspektywie, ale zawsze pamiętajmy jednak o relatywizmie historycznym i stawiajmy się w sytuacji tamtych osób, które nie rozdzielały sakrum i profanum i dla których przynależność religijna była śmiertelnie istotna i stąd te spory, o, czasami o zupełne drobiazgi. Chrystus. Była, Jezusa jako Chrystusa była zasadniczym przyczynkiem do sporów wszelakich w chrześcijaństwie przez stulecia. Skoro Pan wspomniał o Tonie, to mi przypomniało, jeśli Bizantyńczycy uważają się nie za osoby, które są potomkami Rzymu, tylko mhm. oni są cesarstwem, no to jak to oni reagują na Karola Wielkiego, który w 800 roku mówi, Ja jestem cesarzem? Nolens Wolens ze względu na własne problemy musieli prędzej czy później uznać, że ktoś taki istnieje, choć bardzo długo nie uznawali cesarstwa zachodniego za partnerskie. Karol Wielki miał duże apetyty i stworzył bardzo sprawny dwór w Akwizgranie ze znaczną liczbą ówczesnych intelektualistów, w tym osób duchownych, które podpowiadały mu, co czynić, i podpowiadały mu ten kierunek ekspansji na drugą stronę Alp. Mówiły, jak ważna jest Italia. I stopniowo rozwój państwa Karolingów zaczynał przypominać władztwa niektórych cesarzy rzymskich, zachodnich. A w dodatku jeszcze zaszła ta okoliczność, że przez pewien czas na tronie bizantyńskim, pod sam koniec VIII, na początku IX wieku, stanęła kobieta Irena, która, wyeliminowawszy swojego syna, z którym wiodła spory, Konstantyna VI. Ale jak wyeliminowawszy? Fizycznie? No Najpierw go odsuwając, a później, nie wiem czy mogę mówić, czy to będzie puszczone przed 22, osoby wysoko Każdy wrażliwe wybiera, zechcą na minutę, z... dwie tak, wyłączyć. Tutaj... Wykłócą mu oczy w sposób tak okrutny, że umarł od tego. Ale w każdym razie ona została sama na tronie. Ona była cesarzem. Nie cesarzową, tylko cesarzem Bizancją w ówczesnym rozumieniu. Ale to się Frankom... Albo nie mieściło w głowie, albo doszli do wniosku, że to jest bardzo przydatny sposób dla podniesienia roszczeń. A potem władcy niemieccy, przecież też wywodzący się z państwa Franków, tylko jego innej części, podnieśli to, czego dynastia Karolingów już nie umiała utrzymać. Zresztą w wersji na trzeciego, gdyby on dłużej pożył, to może ta wizja, Czterech części byłaby absolutnie fascynującą wizją cesarstwa. W każdym razie cesarstwo zachodnie tworzyło się najpierw w konkurencji, choć też nie brakowało i później relacji i związków. Gdyby nie to, to pewnie na zachodzie nie pojawiłby się nigdy Widelec, chociaż są też tacy, którzy twierdzą, że to wcale nie cesarzowa Teofano, ale Maria Angelopulina, czy Maria Angelopulajna po raz pierwszy budziła to zdziwienie na Zachodzie, które sprawiło, że ten sprzęcik używany swego czasu także przez Rzymian znów zaczął trafiać na stoły elit. A to oczywiście bardziej anegdota. To, A tak to co, tylko łyżką? Łyżką, nożem. Rękami? Rękami. Niewątpliwie dwór. Przeczytałem taką historię. Konstantynopolitański sztuczów. nie... Historię historii sztuczów. Pewnie ktoś napisał, albo jak nie, to napisze. Wiele zawdzięczamy Bizancjum, także organy. Irena, ciekawy bardzo przykład w ogóle kobiety w Bizancjum, to można mm -hmm. by osobny pewnie odcinek nagrać Teodora Justyniana, że się popisze, wiedzą. To podobno bardzo piękna aktorka, a później... I bardzo mądra kobieta. I mądra kobieta. Choć tak. czasami chyba trochę bezlitosna rzeczywiście. Na szczęście mamy dużą literaturę do tego i naukową, i popularnonaukową. Mamy... Takie książki jak Lindy Garland. Kobiety z dynastii paleologów świetnie opisywała ze wszystkimi politycznymi elementami. Z jednej strony w Polsce profesor Małgorzata Dąbrowska, w Czechach Petra Melichar, no ale mamy też świetną taką syntezę cesarzowych którą napisał profesor Mirosław Leszka w języku polskim. Ona jest dostępna. Nosi tytuł Bazylisa i Zofia Brzozowska, współautorka. Także tutaj bym odesłał czytelników, jeśli ciekawi są losów cesarzowych. Po prostu poproszę po nagraniu o taką listę dobrych książek, które umieścimy w opisie. Z przyjemnością. Podcastu, prawda? Bo czas, Z przyjemnością. Często, często słuchacze proszą o taką listę dla rozwoju lektury. Na koniec o kontakty ze światem arabskim chciałabym pana wypytać, bo o to właśnie Pojawia się Mahomet, który jest owszem człowiekiem, który tworzy nową religię, ale jest politykiem, być może nawet w pierwszej kolejności. I pojawia się gigantyczny konkurent dla Bizancjum konkurent kulturowy, wojskowy, gospodarczy, ale też inspirator. Jak to się wszystko ze sobą łączy, kotłuje? Jak pan to widzi? To był dopiero szok. Dlatego, że cesarz Herakliusz, który przez całe swoje długie, ponad 30-letnie panowanie, walczył w obronie zachowania integralności państwa, głównie z persami, i oba imperia, i perskie, sasanickie, i rzymskie się wykrwawiły w tej wojnie, choć Rzym uratował się, bizancjum się uratowało. Nie mogłyby były przewidzieć, że plemiona arabskie, które przecież zawsze gdzieś tam w orbicie były, gdzieś tam za prowincją Arabią funkcjonowały, były te zaprzyjaźnione czy labilne, jeśli chodzi o swoje lojalności państwa Hasanidów i Lachmidów, że nagle sprawią taki problem, a potem w blitzkriegu zabiorą terytoria, które z perspektywy VII wieku zawsze były rzymem. Że oto odpadnie Syro-Palestyna, że odpadnie Egipt, odpadnie um, spichlerz Cyrenaika, Spichlerz, Tak, a hmm. potem pod koniec VII wieku odpadnie drugi Spichlerz, czyli Kartagina. Ta wcześniejsza rzymska prowincja Afryka, czyli dzisiejsza Tunezja. Także w, w dolinie Bagradasu przecież bardzo żyzna i, i dostarczająca nie tylko dla samej siebie zboża. No ale potem trzeba sobie było z tym poradzić, i tutaj tak właśnie jak w każdym stuleciu niemal Bizancją widać, jak. Bizantyńczycy wyciągają wnioski, jak Bizantyjczycy przemieniają swój system administracyjny, który był bardzo sprawny i nigdy nie doprowadził do wykształcenia aż takich struktur feudalnych, jak były na Zachodzie, przez co na przykład ściągalność podatków do budżetu centralnego była dużo lepsza i efektywność wykorzystania żołnierzy, zmiany sposobów walki, bo to nie tylko administracja czy skoligacenie administracji w strukturze temowej z wojskowością, ale Także same metody i techniki walki. Czyli ta konkurencja z Arabami pomagała Bizancjum? Pomagała, a poza tym tu z kolei chętnie odeślę czytelników do świetnego moim zdaniem tomu. Tym chętniej go polecam, że ja tam artykułu nie mam, więc mam alibi pod redakcją profesor Teresy Wolińskiej i doktora Pawła Filipczaka Bizancjum i Arabowie, pierwsze kontakty. I to jest monografia, która znakomicie pokazuje, że poza. Rzeczywiście represjami, poza rajdami, poza groźbą zdobycia Konstantynopola, poza rywalizacją, było także miejsce na przemiany kulturowe inspirowane wzajemnie, było miejsce na przenikanie manuskryptów, rękopisów z jednej na drugą stronę i ich tłumaczenie, a później czasami także i te okresy kontaktów negatywnych powodowały, że masy uchodźców niosły ze sobą tę wiedzę zarówno wiedzę militarną, przecież wiedza o tym, czym jest grecki ogień i jak tego używać, miała być przyniesiona przez pewnego chrześcijanina no i z Bliskiego Wschodu. były Kontakty towarzyskie romantyczne. Były kontakty towarzyskie, bywały i jeszcze bardziej powiedziałbym egzotyczne kontakty, także i na dworze cesarskim, na przykład z Hazarami, z hazarskimi księżniczkami, by wspomnieć choćby hazarską księżniczkę, siostrę albo córkę Buzera Gliwana Kagana Hazarów, czyli takich sojuszników albo przynajmniej jakichś tam pomocników Bizancjum, ale to raczej jednak nie bałbym się słowa sojusznicy, która została żoną cesarza Justyniana II. Ikonoklazm to był w konkurencji do Arabów właśnie, do islamu, że to my też nie będziemy czcić obrazów? To ciór bardziej skomplikowane, okay. by użyć określenia mojej przyjaciółki. Z jednej strony na wschodzie jest pewna ambiwalencja w odniesieniu do kultu obrazów. Czy wyobrażeń bóstw. Z drugiej, rzeczywiście w innych częściach państwa, niektórzy ludzie być może bardziej się przywiązywali do tego obrazka, który widzieli, niż do tego, co on przedstawia. Choć znakomita większość chrześcijan ówczesnych nie wierzyła, że Maryja jest, nie, wiem, czwartym bogiem, i oczywiście nie wierzyła, że akurat to, co jest w obrazku, to właśnie tam jest Bóg. Natomiast zdarzały się praktyki dewocyjne, które tych ludzi, którzy mieli bliżej ze swojego domu do Arabów czy Żydów ze względu na chociażby topografię czy lokalizację prowincjonalną, ich szczególnie raziły pewne praktyki dewocyjne. Od to, że zdrapywano trochę farby z ikony i zażywano dla zdrowia w jakimś płynie, Od tego rodzaju rzeczy. Ma to głęboki podtekst w dziełach patrystycznych, także o którym ja nie mam czasu tu mówić. Natomiast znów decyzja była cesarza. Cesarz. Zwycięzca cesarz Leon III, nazywany przez nas zwyczajowo izauryjskim, chociaż dynastia izauryjska pochodziła z Syrii, zdecydował, że wyobrażenia nie będą czczone i zaczął tę politykę. On, a następnie jego wyjątkowo zwycięski syn. Konstantyn V o brzydkim przydomku Kopronimos, utrwalili ten trend, ale ostatecznie zwyciężył trend inny. To, o czym pan mówi, czyli właśnie zdrapywanie farby, jakieś tam podjadanie jej zdrowotnie, to pokazuje przecież do tej pory mamy takie echa, takich potrzeb właśnie, niż tam picie świętej, cudownej wody, tego I typu I to w zupełnie rzeczy. innym świecie, zupełnie w świecie, innym? który już jest zbudowany na podstawie naukowej i ma znacznie większą wiedzę naukową od szkoły, która jest powszechna. Bizancjum to jest niesamowite. Przypomnijmy, że Konstantynopol w 1204 roku jest złupiony przez kogo? Przez łacinników. On ostatecznie upada w 1453 roku, tak się to, i, i jakby z koniec Cesarstwa Wschodniego, ale kiedy ostatecznie umiera idea Wiem, odrodzenia Bizancją na przykład, bo ja czytałam w tej książce, że późno. Jeśli by popatrzeć na wpisy w internecie, to ona nadal żyje, zwłaszcza w głowach pewnych nacjonalistów greckich. Ostatecznie zdaje się upadła, kiedy po pierwszej wojnie światowej nie udało się Antancie i Grekom Utrzymać no, tych bosporańskich okolic y, Turcji. Nie udało się zatrzymać Konstantynopola i wcielić go później do tej imaginowanej Grecji, czy imaginowanego Bizancjum, czy imaginowanego Rzymu, bo w XIX wieku nawet niektórzy Grecy mówili o sobie, że są Rzymianami. To nawet tak długo to przetrwało. Ale w każdym razie kontrofensywa Mustafy Kemala-Paszy, czyli Atatürka, stworzenie Republiki Tureckiej, zakwestionowanie traktatów po I wojnie światowej, dało temu ostateczny kres. Wyjątkowo smutnym epilogiem do tego był pogrom Greków konstantynopolitańskich, stambulskich, bo ta wspólnota tam cały czas żyła. W roku 1955, w kontekście głębokiego sporu między Grecją a Turcją, państwami siebie wówczas nienawidzącymi bardziej niż teraz, o Cypr. I do tego, o to, do kogo Cypr miałby należeć. Ale Bizancjum w pewnym sensie żyje. Ja byłbym wdzięczny, gdyby nasi czytelnicy i słuchacze, słuchacze. pomyśleli czasami o tym, że Bizancjum jest jednym z płuc Europy w okresie późnoantycznym i dużej części średniowiecza, że bez Bizancjum nie byłoby renesansu, bo bez tych kilku, kilkunastu wybitnych greckich intelektualistów, którzy przed albo po upadku Konstantynopola salwowali się ucieczką, albo byli przyjęci do pracy na uniwersytety włoskie od końca XIV wieku jako nauczyciele literatury i języka greckiego. Przekładali i dali tę ogromną spuściznę z powrotem, wstrzyknęli ją do obiegu zachodniego. Bez tego nie byłoby renesansu. Być może naszego świata takim, jakim on jest, nie byłoby, bo to Bizancjum zatrzymywało bardzo wiele ludów, które by zajęły dużą część Europy, nie tylko Arabów, nie tylko Turków. Bez Bizancjum nie byłoby dzisiejszej koronacji. Karol III nie koronowałby się tak, jak się koronuje, gdyby nie chrześcijańska no to idea to nie koronacji. Myślę, to... Element tradycji historycznej. Nie, Polscy to... królowie tak się koronowali. Nie byłoby dokumentów kancelaryjnych. Gdyby nie kancelaria cesarska, nawet ten monogram Karola, tak często pokazywany w kontekście Unii Europejskiej, był wzorowany na monogramach czy, czy symbolicznych zapisach imion cesarzy. Nie byłoby jedwabiu, nie byłoby naszej wiedzy o literaturze Greków i Rzymian, gdyby nie przepisywanie tego. Nie byłoby Platona, bo większość istniejących w tej chwili rękopisów Platona została przepisana w Konstantynopolu bądź gdzieś indziej na terytorium cesarstwa bizantyńskiego. Mowa o przeszło 200 rękopisach. Nie byłoby organów w muzyce sakralnej i świeckiej, bo to był także prezent na jeden z dworów karolińskich od Cesarstwa Bizantyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Nie byłoby świeckich szkół wyższych być może, bo gdyby nie prawo rzymskie ułożone w Konstantynopolu w Korpus Juris Civilis, jego odkrycie. Czytałam też pana tekst, że to być może... Konstantynopolu, właśnie pierwszy uniwersytet i to świecki, ale z tym tak. już Państwa zostawimy. Można zacząć dowiadywanie się szerzej po naszej audycji o Bizancjum od książki Bizancjum, którą przetłumaczył Andrzej Kompa, Petera Serisa, wydanej przez wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego i listę lektur też pan doktor obiecał, że przygotuje. Ja zostawię wam w opisie podcastu, kto będzie miał ochotę sięgać więcej. Doktor Andrzej Kompa, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Brońmy Bizancjum bo ono się samo nie obroni. Dzięki. Radio naukowe. Bardzo dziękuję za uwagę. Jak zawsze zachęcam do komentowania. Mam nadzieję, że fani i fanki historii są ukontentowani. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego. Jak już mówiłam, mieliśmy w Radiu Naukowym taką miniserię właśnie z Łodzią zorganizowaną. Była jeszcze rozmowa o geopolityce. To odcinek numer 135 oraz o filozofii fizyki. Odcinek 130 polecam. W kolejnym odcinku Kraków i rozmowa o narcystycznych Zaburzeniu osobowości. Zapraszam już teraz. Do usłyszenia, trzymajcie się. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.